Koło brzegu niebawem pojawi się nowy, a właściwie nie nowy obiekt sportowy. Czy mógłby Pan coś nam o nim opowiedzieć? Tak, rzeczywiście została podjęta decyzja o wyremontowaniu obiektu sportowego po dawnej jednostce wojskowej na ulicy Mazowieckiej. W ten sposób możemy powiedzieć, że ten obiekt właściwie jest zupełnie nowy. Ze starego obiektu pozostała tylko konstrukcja sama budowlana, natomiast wszystko w środku i na zewnątrz zostało wymienione. Wymieniliśmy okna, są nowe elewacje, obiekt jest ocieplony, są wykonane nowe sale. Sama sala wewnątrz jest wykonana w zupełnie nowej technologii, bardzo dobra nawierzchnia do gry. Tam będzie mogło ćwiczyć nasze zespoły do gry w siatkówkę. Mamy taką nadzieję, że pod kierownictwem dobrego zespołu uda nam się awansować do drugiej ligi. I w ramach tego, jak powiedziałem, będzie tam funkcjonowało również ognisko pracy pozaszkolnej, czyli szereg zajęć, sekcja muzyczna, sekcja plastyczna, sekcja szachowa. I to obiekt zostanie oddany z początkiem listopada, tak więc pierwsze zajęcia tam się odbędą jeszcze w tym roku. To może coś o sposobach finansowania i kosztach inwestycji? W całości zostało to pokryte finansowaniem ze strony Starostwa Powiatowego. Jest to kwota 1 800 000 zł, w całości przeznaczona właśnie na ten obiekt. Oprócz tego Starostwo Powiatowe w przyszłym roku wykona tam jeszcze parking. Jest to obiekt, do którego na pewno bardzo chętnie będą przyjeżdżali mieszkańcy Kołobrzegu i nie tylko. Planujemy również budowanie osobnego wjazdu od strony ulicy Mazowieckiej. Podstawową funkcją, jaką będzie ten obiekt pełnił, to będzie funkcja ogniska pracy pozaszkolnej, czyli będą się tam odbywały zajęcia wszystkich sekcji, które w ramach tego ogniska funkcjonują, sekcja muzyczna, sekcja plastyczna, sekcja szachowa, no i duża sala gimnastyczna, gdzie będzie można naprawdę wiele ciekawych imprez prowadzić. Taką ciekawostką jest to, że w tym obiekcie również znajdują się pokoje gościnne, więc kiedy przyjdzie nasza jakaś drużyna czy jakiś zespół, będzie można tych ludzi tam ulokować. I bardzo ważna rzecz, przy tym powstanie również duży parking. Z tego parkingu będą mogły korzystać nie tylko osoby, które przyjeżdżają na zajęcia do tego OPP, ale również mieszkańcy tak zwanej Maciejówki, która tutaj w pobliżu się znajduje. A tam wiem, że problem miejsc parkingowych jest sporo, tych miejsc właściwie ciągle brakuje. Tak jak powiedziałem, sam obiekt sportowy, czyli sala, będzie czynna od 10 listopada, natomiast ta infrastruktura towarzysząca, czyli parking wraz z wybudowanym wjazdem do ulicy Wolności, planujemy wykonać na początku tego roku. To będzie zrobione w ten sposób, że na początek wykonamy dokumentację techniczną, którą pokryje ze własnych źródeł OPP. Natomiast podjęliśmy decyzję, że w ramach działalności Zarządu Dróg Powiatowych sam wjazd od ulicy Wolności będzie wykonany, więc całkowicie możemy mówić o zamknięciu inwestycji na początku roku 2011.